Witam serdecznie. Rozpoczyna się decydująca runda fazy grupowej Mistrzostw Europy 2016 we Francji i już teraz możemy wskazać pierwszych faworytów tego turnieju. Są nimi niespodziewanie Hiszpanie, którzy co prawda podczas Mistrzostw Świata 2014 w Brazylii zagrali bardzo słabo, natomiast tutaj we Francji grają świetnie i po pierwszym meczu, w którym pokonali Czechów, w drugim pokonali gładko Turcję 3-0. Kolejne spotkanie, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, to Islandia-Węgry, które na samym początku mogłoby wydawać się niezbyt interesujące, ale teraz po jego zakończeniu można z całą świadomością powiedzieć, że spełniło normy europejskiego wielkiego turnieju. Islandczycy prowadzili przez bardzo długi czas 1-0 i zanosiło się nam na dużą niespodziankę, no ale niestety niestety dla Islandczyków Węgrzy strzelili bramkę wyrównującą pod sam koniec tego spotkania i mecz zakończył się wynikiem 1-1. Mówiąc o samych mistrzostwach Europy we Francji, można ich tutaj nie zauważyć. My jeżdżąc po całym kraju tak naprawdę widzimy te mistrzostwa tylko pod samymi stadionami i zastanawiamy się, dlaczego tak mało kibiców we Francji interesuje się tym turniejem. Być może jest to spowodowane wydarzeniami, które miały miejsce bezpośrednio przed nim samym, czyli strajkami różnego rodzaju organizacji pracowniczych, jak i oczywiście zamachami, które miały miejsce jeszcze kilka miesięcy temu właśnie tutaj we Francji. Jak na razie we Francji Mistrzostwa Europy są widoczne tylko i wyłącznie za sprawą kibiców reprezentacji, którzy tutaj przyjechali, w tym bardzo mocno kibiców reprezentacji Polski, z czego możemy powiedzieć, jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy serdecznie za to wsparcie. Natomiast sam turniej we Francji jest niestety dosyć słabo widoczny i mam nadzieję, że zmieni się to w ramach kolejnych meczów, bo przecież przed nami ostatni mecz Francuzów ze Szwajcarami w Lille, który pokaże tak naprawdę, na co stać gospodarzy i czy jak daleko zajdą w tym turnieju. Dla Telewizji Republika z Paryża, Adam Pawlukiewicz.